Teraz na ostatniej sesji był wniosek, kolejny już, a interpelację też składałem dotyczący braku trzeciej karetki całorocznej dla Świnoujścia. Z dniem 1 października już nie mamy tej sezonowej trzeciej karetki, zostały dwie. I tak jak wielokrotnie wspominałem, jest to tragiczne. Tragiczne z tego względu, że ludzi po sezonie w Świnoujściu w dalszym ciągu jest ponad 50 tysięcy. Nasz szpital jest pierwszej preferencyjności, czyli nie ma oddziałów specjalistycznych kardiologii, ortopedii, neurologii. I z tymi pacjentami musimy jechać do Szczecina. Także od 1 października jesteśmy na dwóch karetkach i właśnie wczoraj nawet był przypadek udaru, gdzie helikopter nie mógł przyjechać i karetka pojechała. I znowu był przypadek, że Świnoujście było od 3 do 4 godzin na jednej karetce. I to jest wielokrotnie. Wielokrotnie nasze interpelacje do wojewody nie przynoszą skutku. No, zasłaniając się przepisami, to jest szafowanie ludzkim życiem po prostu. Po prostu szafowanie ludzkim życiem. Ta karetka musi się znaleźć, bo naprawdę teraz jest tunel, druga strona, infrastruktura powstała, LNG, port się rozbudowuje. Jeździmy przecież też tam do zachorowań i do wypadków. A tak jak wspomniałem, jeżeli mamy coś poważniejszego, jedziemy do kliniki, czy to w Gryficach, czy w Zdrojach, czy w Szczecinie. To są 4 miesiące. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Koniec. I od 1, tak jak wspomniałem, od 1 października tej karetki już nie ma. Nie ma. I będą przypadki, tak jak wielokrotnie to bywało, że straż przyjeżdżała zamiast nas, tak? Bo my byliśmy właśnie z pacjentem w Gryficach czy w Szczecinie. I tak to właśnie wygląda dla mieszkańców naszego miasta, dla turystów, których jest dużo. I to jest dla mnie rzecz zatrważająca, że bagatelizują nasze interpelacje w Szczecinie. Dokładnie pan wojewoda, bo on jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców. Ja wykazałem, że nasze miasto już no, przebywających ludzi, tak? Bo nie mówimy o meldunku, bo nie ma takiego obowiązku, jest powyżej 50 tysięcy prosta rzecz z opłaty uzdrowiskowej. Wziąłem te liczby. Obywatele Ukrainy, turyści jednodniowi, no, hoteli i pensjonatów przecież bardzo dużo przybyło i naprawdę Świnoujście poza sezonem również liczy powyżej 50 tysięcy przebywających razem z mieszkańcami. Tak? I ta karetka powinna się znaleźć, bo jesteśmy w specyficznym położeniu. Tu jest, mówię, my do klinik mamy bardzo daleko, ponad 100 kilometrów. Nie pierwszy raz, oczywiście ja to, pierwsza moja interpelacja to było chyba 4 lata temu, negatywna odpowiedź, tak, 2019 to był dokładnie, negatywna odpowiedź ówczesny pan wojewoda dał nam odpowiedź negatywną i wysłałem wszystkie dokumenty właśnie co do liczby przebywających mieszkańców w Świnoujściu razem z turystami. Dostał to pan szef ze sztabu zarządzania kryzysowego w Szczecinie i wielokrotnie wysyłałem też no, do wszystkich instytucji nagłaśniałem. No i jak widać, no, nie możemy się przebić. Jeżeli ja byłem sam osobiście w takich przypadkach, gdzie jedna karetka pojechała właśnie do Szczecina, koledzy pojechali, no bo był pilny przypadek, tak, że, gdzie musieli z dzieckiem jechać do kliniki na chirurgię dziecięcą i no, zazwyczaj tak bywa, że wtedy zaczyna się coś dziać. I w ciągu 10 minut 3 pilne wezwania miałem drgawki, za chwilę miałem 10-dniowe dziecko, które traciło oddech, zsiniało i za chwilę miałem kolejne wezwanie przekazane do hotelu nad morze, gdzie była utrata przytomności i konieczność reanimacji. I gdzie ja mam jechać wtedy? W
te trzy miejsca? Jak? I gdzie? Pojechałem do dziecka, bo tak mnie zadysponowano. Niestety pacjent w hotelu nad morzem zmarł. I to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz, gdzie właśnie brakuje karetki, bo zadysponowana karetka jest. Ona jest zadysponowana do tego wezwania pilnego, ale z Międzyzdroju, z Kamienia lub z Przybiernowa. No, proszę wybaczyć, dojazd do pacjenta nieprzytomnego, nieoddychającego, nawet z Międzyzdrojów, gdzie mamy już tunel, no to już też jest, to jest czas. A z Kamienia, czy Pomorskiego, czy z Przybiernowa, to już nie mamy o czym mówić.